społeczność. Czym jest społeczność? Na pewno to jest zbiór różnych osób, instytucji, organizacji, które żyją na danym terenie i mają jakby wspólny, przyświecają wspólny cel wynikający z tego, że pomagają sobie wzajemnie w zaspokajaniu tych potrzeb. Czyli moglibyśmy powiedzieć tak, że ten cel wynika z naszych potrzeb. I to, co jakby jest dość proste, albo i nieproste, w takich zbiorowościach, w których pracujemy, nie? Bo wydawałoby się, że tam jesteśmy bardzo podobni do siebie, dużo nas łączy, a nie zawsze jesteśmy w stanie funkcjonować i zawsze zmierzać do tego samego celu. To popatrzmy, weźmy sobie na przykład tą szkołę, która, jako przykład szkołę, gdzie mimo, że dość precyzyjnie jest opisany ten zakres obowiązków, norm i zasad, które regulują działania wychowawcze i profilaktyczne, to wcale nie znaczy, że ludzie się dogadują i działają konsekwentnie w tym samym kierunku. A tutaj jeszcze dochodzi taki moment bardzo ważny, nie? Że no właśnie, powiedzieliśmy sobie, że to jest zbiorowość ludzi, którym przyświeca pewien cel, który ich łączy, którzy on jest dla nich pozytywny, dlatego są gotowni się zaangażować. Nie? No, żeby był tak naprawdę pozytywny i stały na dłuższy wymiar czasu, to on musi wyrastać albo z potrzeb, a najlepiej z potrzeb i wartości. Tak? No bo potrzeby nas popychają do pewnego działania, wartości nas pociągają, więc to jest takie teoretyczne zagajenie, wstęp, który ma nam trochę pokazać, że obszar, którym się zajmujemy, mimo, że intuicyjnie bardzo łatwo jakby identyfikowalny, wcale taki prosty do ogarnięcia nie jest. Żeby mieć jakiś taki wstępny nośnik, tak, żeby was przekonać, nie wiem skąd mam to poczucie, że powinien was przekonywać, ale mam takie poczucie, że ciągle ta społeczność lokalna jako taki aktor, tak, tego teatru profilaktyki, to jest obszar jakby ciągle mało eksplorowany i wykorzystany. Nie w wymiarze takim, że brakuje ludzi, instytucji, organizacji, którzy działali, tylko brakuje tej płaszczyzny spotkania. Ja bym też chciał właśnie, żeby to nasze spotkanie było taką płaszczyzną, gdzie my wypracujemy pewne pomysły na to, jak tę społeczność lokalną udoskonalić, wzmocnić. Ale do tego potrzebuję was, bo to wy jesteście członkami tej społeczności i ją lepiej rozumiecie. Natomiast ja spróbuję jakby tylko poprowadzić i zacząć od takiego trochę naświetlenia po co, tak? Bo wiadomo, że jak mówimy o potrzebach, a wspomniałem, że potrzeby mają w społeczności nas popchnąć do tego, żeby zadziałać i to muszą tak się nie popchnąć, żeby nie tylko przekonać własną inercję, tak? Własne opory, bariery przed działaniem na rzecz społeczności, ale też pokonać to bliższe otoczenie, bo pamiętajcie, że muszę wyjść ze swojej grupy, jakby jeszcze próbować dogadać się z tymi dalszymi grupami, tak? Czyli tak jak na starcie wcale to nie jest takie proste i oczywiste i nie chciałbym tutaj właśnie, taki jest też cel tego wprowadzenia zagajenia, żeby nie zbagatelizować pewnej trudności, którą się poruszamy, tak? Bo, tak jak wspomniałem, no, w szkole dość łatwo prowadzić, w cudzysłowie, tak? Czy łatwiej o tyle prowadzić wychowanie i profilaktykę, że ona jest zadekretowana, tak? Jest prawem, też pewną umową taką formalną i nieformalną, też pewną misją, która jest przynajmniej w część szkół i pracy nauczycieli wpisana, albo przynajmniej oni czują, że mają tę misję. Natomiast to, co się dzieje na poziomie społeczności lokalnej, to my jakby do tego dorastamy, my to budujemy. I to jest fajna rzecz, że właśnie cieszę się bardzo, że aż tyle z Państwa zechciało się nad tym pochylić i pokłonić, ale też musimy mieć świadomość, że trochę tak jak na Dzikim Zachodzie, my to dopiero tworzymy, tak? Że to jest obszar, który próbujemy wypełniać, próbujemy wychodzić. To jest oczywiście nieubłagalnie związane też z pewnym rozwojem, z procesami, które w społeczeństwie zachodzą. Jak powiedziałem, takim backgroundem tego będzie nasze myślenie trochę o systemie, tak? Bo społeczność to tak naprawdę zbiór elementów. No, ta teoria najbliższa, która by te zbiór elementów porządkowała, wyjaśniała i jakby podawała relacje między innymi, to jest teoria systemowa, tak?
Jak widzicie, teoria systemowa o tyle jest ciekawa, że ona i wyjaśnia rodzinę, i wyjaśnia ekosystem środowiska naturalnego, biologicznego, ale też wie, że mamy systemy zarządzania, mamy systemy bezpieczeństwa, tak? Czyli to wszystko jest wspólny język. On jest o tyle dobry, że może nam się być czymś, co pozwoli nam lepiej jakby zrozumieć, co się dzieje jakby między tymi elementami, które budują społeczność. Tylko tak zagaję, tak? Na bazie tej teorii, to akurat jest zawarty model z teorii Olsona, z teorii systemowej rodziny, tak? Który mówi, że generalnie wszystkie systemy reguluje takich kilka podstawowych wartości, tak? Czyli po pierwsze z jednej strony spójność tych systemów, czyli na ile my mamy wspólnotę interesu, na ile my odkryjemy tę wspólnotę interesu, na ile my potrafimy jakby zobaczyć to, co nas łączy. I to wiecie, czym bardziej w wspólnocie czujemy, co nas łączy, tym bardziej jesteśmy gotowi się zaangażować i działać, a to jest klucz do wszelkich animacji działań, nie? Zaangażowania. Ale też pewna elastyczność, tak? Bo pamiętajmy o tym, żeby w tej idei nie zgubić tego, że każdy z naszych systemów, które reprezentujemy, czy każdy tak naprawdę człowiek jest trochę inny, ma inny sposób patrzenia, inny sposób reagowania. No i w konsekwencji też różni się od nas, tak? Czyli w zależności od tego, na ile my będziemy gotowi do wychodzenia poza swój punkt widzenia, będzie decydowało, czy my będziemy coś wspólnego stanie wypracować. No i oczywiście tym, co jakby takim elementem trzecim, który jest szalenie istotny, to jest na ile my się potrafimy komunikować, bo te różnice i ta wspólnota same w sobie są czymś dobrym albo trudnym, w zależności ile czego mamy, ale tym, co naprawdę pozwala nam przejść te trudności, to jest sprawność komunikowania się. To miało być tylko background, bo pamiętajcie, wy macie pracować i ma być to konkretna rzecz. Jakby trochę myśleć w takich kategoriach, jakby przejdę do ostatniego mojego gadanego elementu, takiego trochę uzasadnienia, tak? No bo, no okej, powiedziałem, to jest ta wspólnota, ta społeczność lokalna, co tam reguluje, czym można wyjaśnić, co można sobie wziąć jako taki model porządkowania tego, co się dzieje w społeczności. No ale pytanie, ale po co my się tym zajmujemy? No może powinienem tak od Państwa zacząć. Jak Wam się wydaje, po co? Po co nam ta profilaktyka społeczności, wychowanie i profilaktyka społeczności lokalnej? Po co to ruszać w ogóle? No ja wiem, nie wszyscy naraz, pojedynczo tak, prawda? Za wcześnie ten slajd rzuciłem, tak? A wiecie, to jest moja, tylko to jest moja jakaś refleksja, tak? Ona nie zawsze jest... No dobra, może później to po co uzupełnicie swoimi argumentami. Znalazłem takie cztery bardzo ważne argumenty, które no, dla mnie jakby są kluczowe, decydujące o tym, nie przekonują, tak? Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę jakość naszego funkcjonowania każdego z nas, człowieka, jako istoty społecznej, właśnie istoty społecznej, zależy trochę od tego, jak funkcjonowały nasze te grupy podstawowe, tak? No właśnie, to jest właśnie ten etap, nie? Dziękuję, że się zgodził, czy zgodziła? Zgodziła ze mną, tak? No bo tak naprawdę każdy z nas wyrasta w rodzinie. To też jest system, tak? Czyli jakość naszego funkcjonowania zależy naprawdę od tego, w jakich wyrastaliśmy rodzinach, ale nie tylko rodzina, tak? To już jakby w tych wspólnotach szerszych, tak? Lokalnych, czyli środowisko, działało nas to, co rodzina bliższa, dalsza, sąsiedzi, ale też szkoła, tak? Czyli to wszystko jakby trochę generuje na to, jacy my jesteśmy. Czyli w tym kontekście takie są problemy, jakie są wspólnoty, tak? Jakie są społeczności lokalne. Tak? Taka była też moja intencja, żebyśmy się spotkali wokół pojęć, tak? Żeby nie było później tej dyskusji, co kto rozumie albo co ma na myśli. Tak?
A my będziemy działali na bardzo różnym poziomie. Bo tutaj trochę brakuje nam czasu, żeby pytać kto, skąd jest, tak? Ale na pewno reprezentujecie różne instytucje, organizacje, jest społeczności, ale wszędzie tam jest uzasadnienie do tego, żeby próbować pomagać ludziom wzrastać, rozwijać się i zachowywać zdrowie, tak? Bo to jest wychowanie i profilaktyka. Czyli te wartości dotyczące wychowania, zdrowego rozwoju, zdrowia, zdrowego stylu życia, tak? Przyświeca nam temu, że wspólnie chcemy działać też, tak? One nas trochę pociągają, o ile potrzeby popychają, to te wartości nas mają tu pociągać i jednocześnie wyznaczyć ten obszar, gdzie działamy. A jeżeli już wiemy dokładnie, albo może nie wiemy, czy wy się troszkę znacie, tak? Jakby jesteście w stanie się podzielić na te społeczności, tak? Które reprezentujecie, bo chciałbym, żeby co dalej żebyśmy zrobili, żebyśmy spróbowali na słuszną uwagę, tak, o jakiej społeczności mówimy, żebyśmy te społeczności spróbowali sobie zidentyfikować i jakby znaleźć trochę taką metodą SWOT popracować, tak? Żeby w tych podzielić się na grupy, a właśnie połączyć się w grupy i znaleźć te atuty, ograniczenia, szanse i zagrożenia, tak? Do działania. Żebyśmy wypracowali materiał, który będzie adekwatny do tego, do waszych potrzeb. Niezależnie od tego, jakieś tam wnioski mam swoje, tak? To w społecznościach jest ważne. Ale to ma być tak naprawdę istotą tego naszego spotkania, jest to dla was jest ważne. Czyli rzućcie mi takie, no, kto co prezentuje. Czy są tutaj, bo tak ja zakładam, organizacje pozarządowe, tak? Jest ktoś? Aha, no tak. Czyli popatrzcie, i teraz chodzi o to, co możemy z różnych perspektyw jakby zrobić do tego, żeby współdziałać w wymiarze wychowania i profilaktyki, tak? No to pierwszym krokiem znów do takiego zdrowej refleksji jest, znów możemy poprzeć się na wykładzie profesora, jest diagnoza, tak? No i teraz tą diagnozę spróbujemy zrobić. Chciałbym, żebyście się właśnie w takie, co najmniej te kilka zespołów tutaj połączyli i spróbujemy zebrać materiał właśnie poprzez waszą dyskusję, głosy w tych zespołach, a później sobie podyskutujemy o tym wszyscy na forum. Żeby to nie było, że tak powiem, dyskusja dwóch czy trzech osób, tylko żeby każdy miał prawo, miał możliwość jakby wypowiedzenia się, tak, a później na tym wypracowanym materiale trochę pogłębimy to i będziemy szlifowali, o tak powiem. Okej? No dobra. To tworzymy, możemy to podzielić tak, na, jak chcecie, na społeczności, które już reprezentujecie. Pamiętajcie, że ma być debata, tak? Więc nie mogę wam tylko gadać, tak? Chociaż bym pewnie było łatwiej, ale niekoniecznie skuteczniej. To co? Jesteście w stanie się połączyć w te cztery zespoły? No to łączycie się w cztery zespoły, tak? Oprzyjmy się na takiej społeczności Olsztyna, tak? Czyli ludzi, którzy pracują w środowisku miasta, tak? Albo żyją, albo mieszkają, bo to są... Dobra, to ja rozumiem, że... Dobra, tutaj się stworzy jedna grupa, tak? Dobra. Tam są organizacje pozarządowe, ale to nie musicie jakby w obrębie jednego się tworzyć, bo to chodzi o to, żeby też naświetlać z różnych perspektyw. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, tak? System profilaktyki Olsztyna, taki był nasz cel krytyki, czy inaczej analizy. No i mocną stroną tego systemu profilaktyki w Olsztynie jest samoistnienie MZPIT-u, a więc jednostki, która zajmuje się w sposób fachowy rozdziałem pieniędzy, ale też wspieraniem nas jako kadr. My doceniamy to i tak w naszej grupie to wpisaliśmy. I właśnie mocne strony tego systemu profilaktyki w Olsztynie jako całości społeczność lokalna, mocna kadra i zaangażowana kadra. To jest według nas mocne strony tego systemu. Natomiast słabe to to, że ta mocna, znaczy ta jednostka i ta kadra nie jest wspierana odpowiednio lokalowo,
finansowo, brakuje form współpracy interdyscyplinarnej, bo taka konferencja raz w roku to nie jest żadne spotkanie, brakuje przepływu informacji, który bardzo często oszczędziłby i pieniędzy, i kłopotu, i sprzyjałby skuteczności działań, a więc gospodarnemu finansowaniu, o co wszystkim nam chodzi jako społeczność lokalna, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami. I słabą stroną tego systemu jest niska świadomość problemów tych właśnie profilaktycznych u decydentów, najogólniej. Oczywiście z tego wynika wszystko, co było wcześniej powiedziane, no ale ta niska świadomość. No pan prezydent wyszedł, jak tylko szybko mógł, więc to jest też świadectwo tego, jak się staramy wszyscy, żeby ta świadomość wzrastała. Natomiast szansami, potężną szansą jest według nas obowiązująca od jakiegoś czasu, od niedawna, tak na poważnie, polityka prorodzinna jako hasło, pod którym mieszczą się bardzo różne konkretne działania, ale też wartości, które nagle stały się mocno eksponowane. I według nas to jest szansa, jeżeli rozumiemy profilaktykę jako to, o czym mówił pan profesor we wcześniejszej części. Bo jeżeli mamy co do tego wątpliwości, no to wtedy mamy, to nie jest dla nas szansa, tylko zagrożenie. My wykazaliśmy po stronie szans. Zagrożenia to niewykorzystywanie możliwości prawnych. Tutaj akurat mamy no, taką mocną osobę, która walczyła o ten punkt. To trzeba by dużo komentarza, że sędziowie na pewnym poziomie mają masę możliwości prawnych, których nie wykorzystują ze szkodą dla klienta, tak najogólniej. Dla rodziny. Niewłaściwe realizowanie działań. Słaba metodologia, nie trzymamy się metodologii, nie ewaluujemy, nie diagnozujemy i na tym wszystkim często powstają programy, które z założenia są nieskuteczne, z założenia są niepotrzebne albo nawet szkodliwe. Brak ewaluacji, brak diagnozy. Papierologia, a więc obciążenie nie dość mocnej kadry, zaangażowane, ale w pracę, a nie w rozliczanie, nie w tam różne... A nie tak właśnie, czyli odbieranie trochę uwagi. No i brak superwizji, to wpisałem jako hasło, już zupełnie tutaj musielibyśmy komentować długo, ale jako słaba, znaczy jako zagrożenie, może zbyt słaby nacisk na superwizję, o tak. No to jest nawet chyba spójne z tym, co było wcześniej, prawda? Bo jak mniej dokumentacji, to więcej jakby takiego nadzoru merytorycznego, prawda? My zasadniczo staraliśmy się pisać tylko to, z czym się wszyscy zgadzamy, a więc to jest spójne. To jest spójny obraz, spójna nasza charakterystyka tego systemu profilaktycznego Olsztyna. Więc faktycznie jedno wynika z drugiego, ale stąd być może nie mamy zbyt dużo tych punktów, no ale na takim poziomie ogólności się zgadzaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tutaj bym troszeczkę miał odrębne zdanie od kolegi z uwagi na to, że ja uważam, że jeżeli chodzi o Olsztyn czy instytucje, no to te diagnozy są w miarę dobrze robione. Bo i MOPS na swoim poziomie robi diagnozy, PCPR robi na swoim poziomie, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki, Prezydent Miasta nawet zlecają te diagnozy i problem jakby jest określony. I my pracujemy w pewnego rodzaju pewnych ramach, tak? Jeżeli piszemy, aplikujemy o ten. Tylko jest tak, jak tutaj pan powiedział, brak chęci współpracy na przykład ze strony sądów rejonowych, tak? Bo są możliwości prawne, jest problem stwierdzony i sąd może skierować na przykład dziecko do świetlicy socjoterapeutycznej, a niekoniecznie do środka kuratorskiego, gdzie będzie stygmatyzacja. I tutaj się zgadzam w 100%. A czasami są te bariery prawne. Tak. Tak, tak, bardzo proszę, bo to jest to... Nie. Natomiast to bardziej chodzi o to, że jeżeli rozmawiamy o profilaktyce społeczności lokalnej, to według, tak myślę, nas, brakuje takiej profilaktyki, znaczy brakuje diagnozy miasta i w ogóle takich zapotrzebowań, które nie sprowadzają się do jakiejś konkretnej instytucji, która jakby diagnozę szeroko pojętej. Znaczy właśnie, w tym sensie, tej diagnozy. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że ta diagnoza jest robiona. A ja jeszcze chciałam... Ona jest na stronach internetowych, nawet jeżeli jest ten plan pracy czy współpracy prezydenta miasta z organizacjami samorządowymi, to tam jest ładnie wszystko pisane, jakie problemy ma miasto, tak? Może ona nie jest zbyt szeroka, ta diagnoza, bo pewnie na stronę papier wszystkiego nie przyjmie, nie jest, ale... Ja jeszcze... Ale to jest szerszy dokument, pani mi wierzy. Ja jeszcze gdybym też mogła się dołączyć, bo mi brakuje takiej diagnozy w pogłębieniu o to, jakie potrzeby mają nasze dzieci przede wszystkim. Czy nie pytamy ich i brakuje diagnozy rozpoznania potrzeb z perspektywy dziecka. Dziecka klienta, a nie osób, które faktycznie wspomagają. I właśnie pod tym kątem my żeśmy sobie tutaj w tym punkcie szansę
daliśmy sobie tutaj taką możliwość, że właśnie ta nasza praca z tymi dziećmi czy z tymi ludźmi daje nam możliwość poszerzenia tej diagnozy i wypracowania tak zwanych sposobów zaradczych. Bo to temu służy nasza praca z tymi ludźmi, żeby tą diagnozę poszerzać i wypracować sobie jakieś sposoby zaradcze, żeby były skuteczne. Natomiast wracając do meritum, to podobnie jak Państwo, żeśmy sobie też wypracowali, że kadra odpowiednio zmotywowana to jest jakby mocna strona nas, tak, współpracująca ze sobą, pomysłowa, kreatywna, to myślę, że to jest dobra strona, ale z drugiej strony tak już wchodzę, żeśmy sobie też wpisali jako zagrożenie, że ta kadra może się wypalić z uwagi na różny okres pracy z tymi ludźmi, tak, różnych odbiorców, miejsc zdemoralizowanych, bardziej zdemoralizowanych i tak dalej. Słabe strony to są ograniczenia finansowe, tak jak żeście określili ładnie. I my może nie problemy prawne, ale bariery administracyjne. Czasami jakaś kropka, przecinek, brak jakiegoś dokumentu spowoduje, że program wydawałby się dobry, zostanie odrzucony, tak? I tracimy jakby szansę na pewne oddziaływania. Brak bazy lokalowej. No i co jest słabą stroną naszą, to jest brak współpracy z rodziną, całą rodziną, tak? Że najczęściej pracujemy z dziećmi, pracujemy, nie wiem, z ofiarą przemocy, pracujemy ze sprawcą przemocy, natomiast nie pracujemy z całą rodziną, tak? Powoli raczkuje ten system asystenta rodziny, wchodzi i tak dalej, ale to jeszcze nie jest to, bo jeżeli asystent rodziny będzie na umowę zlecenie, nie wiem, na miesiąc, na dwa i potem nagle ustanie potrzeba, no to jakby nie ma dalszej pracy z tą rodziną i nie ma asystenta rodziny. Szanse, jakie mamy, to jest zdobywanie doświadczeń, poszerzanie wiedzy, zbudowanie więzi między realizatorami programu i odbiorcami, a w przypadku, gdybyśmy pracowali z rodziną, to być może i w rodzinie, to budowanie tych więzi, przekazanie wartości, ale tych społecznie akceptowanych przez nas, tak? Niekoniecznie gdzieś tam, powiedzmy, z ulicy Towarowej, czy z Lubelskiej, czy jakiejś tam innej, to co pan doktor mówi o tym osiedlu, tak? Bo tam te wartości są zupełnie inne. Nawiązanie dobrych relacji i wychodzenie naprzeciw oczekiwań. Jeszcze jeden, tak, został. No i to, co już mówiłem, wypracowanie sposobów zaradczych, tak, czyli poszerzenie tej diagnozy, dogłębienie, przeanalizowanie, co jest nie tak. Czy tutaj się zgadzacie tak w sumie, tak? Tak. Pogłębienie tak naprawdę tej diagnozy, żeby one... Zagrożenia, to jest brak odbiorcy. W różny sposób ujmowane, tak? Po prostu jeżeli nie ma odpowiedniej polityki medialnej, nie mamy beneficjenta. Czasami jest niechęć tych ludzi, tak? Ofiary przemocy nie chcą współpracować, bo się wstydzą. Może takie wartości mają przekazane z domu, że oczywiście tak się dzieje, to jest naturalne. Moja mama była bita, moja babcia była bita, ja też jestem bita i po prostu nie widzi tego problemu, tak? Niedostrzeganie tych problemów i zagrożeń, jakie wynikają z tego świata współczesnego. Negatywne wzorce, jakie są przekazywane. No i to wypalenie zawodowe i na koniec stygmatyzacja z tej społeczności lokalnej, czyli jakby to, co mówię na początku, zbieranie tych ludzi w jednym miejscu naznaczonych, że to są osoby skazane wyrokiem sądu i przebywają w ośrodku kuratorskim i jakby tutaj wtedy jest trudność tej pracy, tak? Lepiej byłoby dać do środowisk otwartych te dzieciaki, żeby miały możliwość jakby integrowania się z innymi osobami. Tak. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi, pytania, dojaśnienia, tak? Bo tak na jakąś długą debatę to nie mamy czasu. Ale to są takie bardzo ważne rzeczy, które, popatrzcie, się doskonale też uzupełniacie w tym, tak? To bardzo proszę, jeżeli nie. Reprezentowałyśmy grupę domu dziecka. Domu dziecka, małego domu dziecka i domu dziecka dzieci takich starszych. Więc tak, to co my możemy zapewnić, zależnie od tych mocnych stron, to jest poczucie bezpieczeństwa, potrzeby socjalno-bytowe, zadbanie o wykształcenie, rozwój zainteresowań, przekazanie społecznie akceptowanych norm, wartości, wzorców, zachowań. Głównie tak naprawdę patrząc na dzieci starsze, no to tutaj jakby mamy zadbanie o wykształcenie przede wszystkim. O młodsze, no to wiadomo, potrzeby socjalno-bytowe to już mamy. Słabe strony, skąd, że tak powiem, te nasze dzieci przychodzą, do nas trafiają. Więc dzieci przychodzą z negatywnym bagażem doświadczeń oraz wzorcami, normami wyniesionymi wcześniej ze środowisk. Zaniedbane środowiskowo, deficyty rozwojowe, zaniedbania edukacyjne, z wyuczoną bezradnością, brakiem zaufania do osób dorosłych, no bo to osoby dorosłe ich zawiodły, to jest przede wszystkim.
brak motywacji do działania, tak? Czyli jakby są też właśnie, to jest ta wyuczona bezradność, czyli mamy te świadczenia socjalne, które jakby zapewniają im i tak funkcjonowanie. I tu jeszcze w słabych stronach mam niewyjaśnioną często sytuację tą prawną, czyli tak naprawdę długi czas trwania spraw sądowych. Tutaj już jak z dziewczynami rozmawiałam, w sytuacji tych dzieci małych zdecydowanie szybciej to trwa niż w przypadku takich moich dzieci, które tam są w wieku 8, 13, 17, to jest trochę dłużej trwają sprawy sądowe. W szansach, jakie możemy, że tak powiem, tutaj zapewnić, to jest zdobycie wykształcenia, zadbanie o zdrowie, czyli tak naprawdę takie podstawowe, typu stomatolog, lekarz rodzinny, często tak naprawdę nasze dzieci w ogóle nigdy nie chodziły nigdzie z rodzicami praktycznie. Pierwszy pobyt w szpitalu to była kwestia urodzeniowa i na tym koniec, nieraz jest tak, takie są nieraz sytuacje. Zdobycie samodzielności na wielu płaszczyznach typu od podstaw tak naprawdę zasad higieny, pogotowanie, a już później jakby zasoby, zarządzanie budżetem tutaj. Możliwość założenia prawidłowo funkcjonującej rodziny, czyli to może być szansą. Bądź mamy tutaj jeszcze nowa rodzina, czyli w przypadku tak naprawdę tych dzieci małych adopcja, tak? W zagrożeniach. Zagrożenie to jest zaburzone więzi, nieumiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, labilność emocjonalna dzieci, negatywny wpływ środowiska. No i tak naprawdę w przypadku tych dzieci, które starszych, małe dziecka, powrót do tego środowiska z powrotem. Bo to jest tak naprawdę, ja mam tam 13-15 lat, że tak powiem, no to tak naprawdę 89-90% tak. Trafia z powrotem. Rzadko kiedy się zdarza, że gdzie indziej. Więc my pracowałyśmy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. To jest tylko skrótowy jakby zapis, gdyż tych rzeczy, które mogłybyśmy wymienić, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak? Jeśli chodzi o słabe strony, brałyśmy pod kątem pracy samego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i klientów, tak? Którzy u nas korzystają bądź potrzebują wsparcia naszego. Do słabych stron na pewno zaliczyć można biurokrację, obłożenie dokumentacją, sprawozdaniami, rozliczeniami różnego rodzaju. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie tego po prostu przerobić, tak? Co za tym idzie? Nasi klienci też za to jakby ponoszą konsekwencje niechcący z uwagi na to, że my mamy jako pracownicy socjalni troszeczkę mniej czasu na to realizację swoich zadań, tak? Wykluczenie społeczne, słabe strony, czyli wszystko to, co mieści się w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej, tak? Czyli uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie, samotne macierzyństwo i tak dalej. Jeśli chodzi o słaby przepływ informacji między instytucjami, bo ośrodki pomocy społecznej robią diagnozy, instytucje niektóre po prostu o tym też nie wiedzą, tak? My bezpośrednio pracując na co dzień z takimi osobami, diagnoza jest jakby podstawą naszej pracy, tak? Od tego wychodzi wszystko. Do słabych stron możemy mówić, jeśli chodzi o klientów wielopokoleniowe, wyuczone, uzależnione od systemu pomocy społecznej, też zachowania, tak? Czyli to rodziny, które przez wiele, wiele lat korzystają z pomocy społecznej. Tak, tak, tak. Którego my nie jesteśmy często w stanie jakby przeskoczyć, tak, zmienić. Ograniczenia finansowe, czyli po pierwsze brak etatów na specjalistów, tak, na pracowników socjalnych, którzy są obciążeni pracą środowiskową i liczba etatów, która w ogóle środowisk, która powinna przypadać na pracownika socjalnego tych 50, to jest tak naprawdę fikcja. Jest to albo dwukrotnie, albo trzykrotnie więcej. I tak samo jeśli chodzi o budżet. My jesteśmy ograniczone budżetem, żeby pomóc danej osobie, ale z drugiej strony też nie możemy jakby zrealizować tych celów, które byśmy chciały i ewentualnie klient, tak, żeby móc wyjść z samego systemu pomocy społecznej. Jeśli chodzi o mocne strony, muszę przejść do systemu. System wsparcia, tak? Czyli sam Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, specjaliści z organizacji pozarządowych i różne instytucje, które z nami współpracują albo z którymi my się staramy współpracować.
zasoby ludzkie, tak, czyli nasze, no i naszych podopiecznych. Rodzina i łatwość dostępu. Łatwość dostępu w sensie takim, że jesteśmy miastem wojewódzkim, więc tych instytucji troszeczkę mamy, jeśli chodzi też o infrastrukturę i to wszystko, co się dzieje u nas w Olsztynie, to jest jakby ułatwienie. Jeśli chodzi o szanse, to szanse dla naszych podopiecznych są duże, usamodzielnienie. Podniesienie kwalifikacji wychowawczych, zawodowych, społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych. Tak więc cały wachlarz... Słucham? Szansa jest. Jeśli chodzi o... Są osoby, które się naprawdę usamodzielniają. Tylko kwestia jest po prostu jakby chęci zmiany, tak? I dobrej motywacji i tych systemów, jak i współdziałania. Zagrożenia. Brak współpracy klientów. Niskie wykształcenie, niska świadomość społeczna, niechęć do zmian, agresja klientów, roszczeniowość. Tu, jeśli chodzi o biurokrację, wpisałyśmy zarówno do słabych, jak i do zagrożeń. Tak? Popatrzcie, to się trochę nam zgrywa z tym jakby wymiarem systemowego myślenia, tak, że bardzo ważnym jest komunikowanie się, informacja, przekazywanie informacji i to w takich dwóch kontekstach, tak? No, jak koncentrujemy się, współpracujemy w ramach jednego dziecka, to szybkie informacje i jakby działanie za tymi informacjami, różni specjalistów, którzy pracują z tym, wokół tego dziecka się zbierają, tak? Czyli z rodziną pracują i wychowawców domu dziecka, a być może też tych organizacji, na przykład pozarządowych, którzy dysponują wolontariuszami, którzy uspełnią te działania wychowawcze, prace tam, gdzie z tego, co zrozumiałem, w domu dziecka już nie dajecie rady, bo bardziej się tak, jak to tak było bardzo widać, że no, skupiacie się najpierw na bliższa koszula ciału, tak? Zaczynacie od tych potrzeb podstawowych i na ile wystarcza tego sił, czasu, to jakby wchodzimy wyżej. Ewidentnie potrzeba do takiego no, wzmocnienia takimi działaniami, znów jakby zobacząc o tych czynnikach chroniących, tak? Czyli konstruktywnej grupy rówieśniczej, czyli takich konstruktywnych organizacji, gdzie się spotykają z konstruktywnymi rówieśnikami, tak? Ale też wolontariuszami, którzy wniosą pewne nowe, zagospodarują ten czas jakby i pomogą też coś nowego wnieść. To jest taki obszar do zmiany, ale to też poważny problem tej diagnozy, tak? Już oddaję panu głos. Diagnozy, której tak mam wrażenie, że nie do końcaśmy się spotkali, bo każdy mówił o diagnozie. Ale ja myślę sobie, że tak naprawdę kluczem do... Bo każda instytucja, organizacja ma jakieś diagnozy. Wasze instytucje, bo one są zobowiązane do tego. Natomiast myślę, że tutaj państwu chodziło o to taką bardzo precyzyjną diagnozę w wychowaniu profilaktyki, żebyśmy wiedzieli, na czym my mamy się wszyscy jakby koncentrować i jakby, żeby to nas trochę też jakby jednoczyło i ujednoliciło te działania wychowawcze i profilaktyczne. Ale to jakby kwestia uzupełnienia, a nie zamiast, tak? Być może rzeczywiście to, coście powiedzieli, co tak wybrzmiało, że każdy diagnozuje, jest takie pytanie, czy jest sens płacić za wiele diagnoz, skoro nie można byłoby zrobić taką diagnozę, z której by mogliby wszyscy skorzystać, tak? Zwłaszcza... Tak, właśnie tutaj wyszło przed chwilą, że też mamy wspólnych podopiecznych i te diagnozy też są, to jest jakby strata też czasu, bo wiele osób pracuje nad jedną rodziną, a później się nagle okazuje, że można byłoby korzystać z wiedzy, tak, i pomocy, powiedzmy, kogoś, kto ma większe doświadczenie w przypadku funkcjonowania i pracy nad daną. No, dziękuję trochę za ten głos, bo to właściwie taki głos, który mówi, sensowne jest to coś, z czym myśmy się zajmowali tutaj, tak? Czyli takie budowanie takiej działań na poziomie społeczności, tak? Bo to z poziomu społeczności my jesteśmy w stanie się na tym poziomie spotkać wielu przedstawicieli, tak? Dokładnie tak. Jakby poznajecie sobie swoje potrzeby, szanse i zagrożenia. Bardzo proszę, bo uwolnij się. Zanim... Ja tylko na jedną rzecz chciałem uwagę zwrócić, bo jednak ta społeczność lokalna mi tak tutaj przyciągnęła.
a niekoniecznie praca, gdzie to symboliczne dziecko jest stawiane w centrum, bo tak naprawdę w pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym, nawet na jednym z Pana slajdów było, że często tematem czy polem zainteresowania jest otoczenie, a więc niekoniecznie jednostka, tylko otoczenie, a więc często jednostki zupełnie inne niż dzieci. W społeczności lokalnej często trzeba pracować właśnie z dorosłymi i to niekoniecznie poprzez, nie w takich zależnościach osobistych w postaci rodziny, mniejszej lub większej, tylko często jest to praca taka bardziej animacyjna niż zarządcza. Czyli akurat mi najidealniej to było widać w tych naszych analizach, bo one pokazały, że punkt siedzenia wymusza czy generuje punkt widzenia danego problemu. Może faktycznie w naszej grupie było najwięcej przedstawicieli organizacji pozarządowych, czyli pracujących nieco inaczej niż na 8-15, tak w tym tradycyjnym ujęciu, czy może jakieś tam inne formy tej pracy niż tylko obróbka papieru i no wiadomo, jak też może nawet te stereotypy to jest ta słabość, ale to by wyszło przy spotkaniach, jak widzą mieszkańcy urząd, a jak urząd widzi mieszkańców, co jak się trzeba zająć. Akurat no tego mi zabrakło, ale duża słabość, że chyba musimy niestety kończyć po prostu tak zwyczajnie czasowo, a tematy się pięknie wyłoniły. Ja osobiście dzisiaj rano starałem się dyrektora namówić, dyrektora Gawryńskiego, żeby takich spotkań było więcej niż tylko jedna konferencja, tylko bardziej roboczo, żeby była okazja spotkać się osobiście, poznać, ale też poznać specyfikę naszych działań, wymienić... Bo ta analiza jest super, tyle tylko, że widać jak każdy drobiazgowo, jak każda z grup drobiazgowo podeszła do sprawy. My najbardziej ogólnie z możliwych, bo tak sobie narzuciliśmy, natomiast państwo bardzo skrupulatnie. I to też jest ciekawe, byłoby zestawienie, jakbyśmy tak siedli przez kilka kolejnych godzin i jednak rozbili to na takie atomy jak najbliższe rzeczywistości, bo to są wszystko powiedzmy takie koncert życzeń, w dziedzinie tych szans i mocnych stron, a z drugiej strony to jest taki koncert z kolei narzekań po stronie tych minusów, a tak naprawdę po środku tego wszystkiego jest ten real, z którym się spotykamy w naszej codziennej pracy, więc ja tylko, nie wiem, tylko tyle, może zamąciłem na koniec, ale tak czułem, że chciałem to powiedzieć, bo mi tego akurat zabrakło. Dziękuję bardzo. Jak ja mówiłem o społeczności, to właśnie tak myślałem, że wy jesteście tymi przedstawicielami różnych społeczności, które z różnych właśnie perspektyw, jak pan będzie, mają naświetlić, ale też ja mam trochę więcej optymizmu do tego, tak? Absolutnie też zgadzam się z tym, że powinniśmy się spotykać i na poziomie społeczności zmieniać, bo też popatrzcie, że to trochę inna rzeczywistość niż ta rzeczywistość ogólnokrajowa, gdzie większość zapada decyzji i rozwiązań. Popatrzcie, my inaczej głosujemy w wymiarze wyborów ogólnopolskich, inaczej samorządowych, ponieważ na co innego zwracamy uwagę. I to jest też ta idea tego, co tutaj robimy, że perspektywa ogólnokrajowa ta inna niż ta społeczna, lokalna. I teraz, gdzie widzę ten optymizm, tak? Zaczęliście rozmawiać, oczywiście są, zgodnie z poleceniem, mocne strony, szans, te słabsze strony, czyli i możliwość ponarzekania, bo też jest potrzebne, żeby sobie uświadomić tego, co nie działa, ale też kierunki jakby działań. No i teraz, czy to się przełoży na zmianę, na dalszą pracę? Dzisiaj trochę tak, bo przypominam wam, że jeszcze podyskutujemy sobie na forum, więc jest okazja też przedstawić innym ten nasz punkt widzenia i trochę wszcząć ferment i dyskusję. Druga taka nadzieja to wiąże się z tym, że ja słuchajcie, tak sobie myślę, tak, że to, czy się coś zmieni, czy z tego coś powstanie, to wszystko zależy od tego, od naszych chęci, bo jak wiecie, jak człowiek chce, to szuka sposobów. Jak nie chce, to szuka powodów, żeby tego nie zrobić, nie? Więc jeżeli w gronie tych osób znajdą się, naszego środowiska znajdą się tutaj osoby, które chcą z tego skorzystać, to skorzystają z tego, że się poznały, że wiedzą, że współpracują z tymi samymi dziećmi, że zobaczą, że tą szansę w budowaniu zespołów interdyscyplinarnych. A zobaczą tą szansę w tym, że powiemy za chwilę to innym, miejski zespół to usłyszy, może przekaże dalej, może coś się z tego zadzieje, ale pamiętajmy o takim prostym znów jakby mechanizmie społecznym, że nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku,
Bardzo Wam dziękuję za ten krok, bo uważam, że wypracowaliście bardzo taki ciekawy, wartościowy materiał.